Na kilka dni przed wyjściem w Atlancie wszędzie trwały protesty. I rozmawialiśmy o tym, że mógłby coś zrobić. Chciał założyć koszulkę BLM. Pomyślałem, sytuacja jest lepka. Ale trzeba to zrobić. Zamówiłem koszulkę. Przyszła następnego dnia. Pomyślałem, niech się dzieje, co chce. Był zdecydowany zabrać głos. Chciałem pokazać się w tej koszulce. Szczerze mówiąc, myślałem, że stracę wóz. Trudno.